Jasienica, Michał Bożek, prezes i właściciel firmy Ustronianka. Całą swoją karierę zawodową związał z rozwijaniem firmy, która jest jednym z największych polskich producentów wód i napoi. Z zamiłowania kolekcjonuje sztukę oraz stare przedmioty związane z historią rodziny i regionu Śląska Cieszyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, z których wywodzą się jego dziadkowie, Jaworza i Jasienicy. W 2004 roku zakupił od zakładu doświadczalnego PAN zamek w Grodźcu. Pochodząca z 1542 roku budowla oparta na przebudowie XIII-wiecznego obiektu. Zamek poddaje renowacji pod okiem konserwatorów zabytków, doświadczonych architektów i historyków z Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Pieczołowicie i starannie przeprowadzone prace remontowe pozwoliły w 2012 roku otworzyć na parterze zamku muzeum, gdzie zostały wyeksponowane m.in. mapy Polski Wacława Grodeckiego z 1558 roku i obrazy z budynku dawnego kościoła świętego Bartłomieja, które właściciel poddał renowacji. Historyczne pasje Michał Bożek realizuje poprzez działalność w Stowarzyszeniu Macierz Ziemi Cieszyńskiej KOŁO w Grodźcu i finansową pomoc działalności edukacyjnej, promocyjnej i wydawniczej. Od 17 lat wspiera finansowo Stowarzyszenie Serce dla Serca działające przy Bielskim Kościele Świętej Trójcy na rzecz dzieci z rodzin potrzebujących. Znany filantrop od wielu lat angażuje się i wspiera finansowo wiele lokalnych inicjatyw sportowych i kulturalnych w regionie i w kraju, m.in. Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Ustroniu. Od 2001 roku przez 16 lat był jedynym strategicznym sponsorem klubu sportowego Wisła Ustronianka, znanego m.in. ze skoczków narciarskich. Wystarczy wspomnieć tu choćby Adama Małysza. Od 2 lat sponsoruje polską reprezentację piłki nożnej. Wielokrotnie odznaczany za działalność charytatywną, odznaczony brązowym krzyżem zasługi za pomoc powodzianą na Opolszczyźnie i we Wrocławiu oraz złotym krzyżem zasługi.